Cześć i czołem, Mr. Pig z tej strony. Dzisiaj wracamy do rozgrywki w War Tales, gdzie no musimy teraz, z tego co pamiętam, musimy odnaleźć tutaj jakichś łowców, którzy najwyraźniej są w wielkim niebezpieczeństwie i musimy ich ostrzec, żeby, o co to jest, jakaś brama? Żeby jednak nie popełnili tego błędu i wracali do domu, po prostu. To jest przejście graniczne? Okej, muszę wejść tutaj. No tak, jest to kolejny odcineczek, jeżeli nie wiecie, o co chodzi w War Tales, to obejście poprzedni odcinek numer 1, który jest na pewno w proponowanych. I tak, ja tutaj nie będę dalej tłumaczył za dużo, tylko zanurzmy się w to, co mamy do zrobienia. Czekajcie, pogranicznik Marilla, cześć, siema, ludzie uciekają z Artys, a wy się tam kierujecie? O, musimy przepustkę graniczną albo 200 hajsu, ty, okej, czyli nie możemy chyba tam pójść. Co ty, a ty jesteś jakiś kupcem? Czekam na inne tabory przemierzając, pogrążone w wojnie hrabstwo, lepiej podróżować z dużą grupą. To zniechęca bandytów i wszyscy mogą się zrzucić na opłacenie najemników. Aha, nie wiem, myślałem, że mi coś zaoferujesz, ale widzę, że chyba jednak nie. A, czyli ja nie wiem, czy ja będę w stanie zrobić to zadanie tutaj, bo ja nie mogę przejść. Ha, nie spodziewałem się tego. No dobra. Idziemy sobie dalej. W międzyczasie mam nadzieję, że deszcz ustąpi. Tutaj sobie coś zbierzemy, bo coś rośnie. Może tędy się tam dojść, gdzie to jest? Może tak, chociaż raczej bym nie obstawiał specjalnie. Jak nie, to będziemy musieli się wstrzymać, zanim zarobimy 200 złociszy, a to jest bardzo dużo złociszy w tej grze. Chociaż nie, widzę, tu jest jakiś szlaczek. Weźmy to, co tutaj mamy do wzięcia. I może oni faktycznie poszli w jakąś tutaj dzicz na polowanie? Niezbyt mądra decyzja. Teraz śnieg pada. Był deszcz, teraz jest śnieg. A, tu oni są. Okej. To są chyba oni, tak? Tak, dobra, czyli nie muszę płacić tyle hajsu. Siema, ej. Mamy z wami do pogadania. Wy naprawdę tak poszliście w las polować po prostu z widłami? Przyszliśmy upolować coś do jedzenia dla naszych rodzin, a tutejsze zwierzęta od wydawanych przez nie odgłosów jeży się włos na karku. Zaczynam się zastanawiać, czy słusznie uczyniliśmy przychodząc tutaj, ale skoro już tu jesteśmy, nie możemy wrócić z pustymi rękoma. Sarninę? Nie, no muszę ich przekonać, tak? Dostanę 3 liny, ale stracę 20 moich wpływów. No dobra, przekonajmy ich wpływami. Rozumiem, dzięki za ostrzeżenie. Przynajmniej dostaniemy pieniądz i dostaniemy linę. I tutaj coś jest, pewnie jakieś drewno albo coś. Tak, dostaliśmy drewno. Weźmy jeszcze od razu to. No dobra. No, wydaliśmy wpływy. Może dostaniemy wpływy, jak wrócimy i zainkasujemy pieniądz. No zebraliśmy też jakieś szpeje tutaj w koło, więc nie było to na pewno stracona wyprawa. Tutaj widzę, że jest naprawdę zimno. Po co oni poszli tu naprawdę? Aż tak musieli w górze iść? Fakt, że no w sumie patrząc na ten tutaj licznik czasu, to tak naprawdę nie jest aż tak daleko. Ale serio. O, tu jest jeszcze coś. Ale serio, no ja jeszcze nigdy nie widziałem, znaczy no nie widziałem, nigdy nie byłem świadkiem ani świadkiem historii nawet o tym, ażeby ktoś widłami upolował sarnę. Więc nie wiem, co on chciał upolować, może kupę gnoju takiego do wywalenia z przedobornika, to do tego są widły gnojne. No ale dobra, kimże jestem, żeby tłumaczyć ludziom, którzy są głodni i chcą zjeść trochę dziczyzny, że no nie robią zbyt dobrze. No, najwyraźniej jestem najemnikiem, który musiał zapłacić za to wpływy, ale zainkasuję za to 120 koron, więc no, o ty, bogata farma. Ja tu byłem poprzednio? Tak, byłem tutaj, obiecałem kolesiowi pomóc, pamiętam, już wiem wszystko, jak tutaj się to działo. Dobra. Musimy odebrać hajs, bo kolejna misja jest w tą stronę, żeby zabić szczury. Ale przy okazji zbierzemy jeszcze jakieś rzeczy, mamy jedzenie, mamy pieniądz, żeby zapłacić w razie czego naszym ludziom. Ja nie mam haczyków chyba za bardzo. Co tu się stało? Jakieś trupy są. Pi,
pieniądz. Jej, ja wezmę pieniądz. Ja nie jestem, nie jest poniżej mnie, żeby ograbiać ciała. Na pewno nie. To jest coś, co mogę robić. Łowisko starego Wilburna. No skoro tu jesteśmy, to wejdźmy, nie? Siema, stary Wilburt. Chcecie nałowić trochę ryb? Cóż, mam nadzieję, że wiecie, co robicie. Okej, okay, czy ja wiem, co ja robię? Wędkuj? Czy ja mam wędkarza? Ale nie, mam profesję rybak. Czekaj, anuluj, anuluj. Wejdźmy. I kto tutaj nie ma profesji jeszcze? Witwin, ty jesteś majsterkowiczem, ty jesteś złodziejem. Theoder nie ma, nie ma profesji. Możemy cię zrobić rybakiem, dostaniesz siłę woli. Czemu nie? Są gorsze rzeczy, które można robić. No dobrze, spróbujemy zbadać to. Nie, no nie będę kradł ryby kolesiowi, to jest trochę poniżej... Poniżej tego pasa by było. Dobra, potwierdź. I tak, użyj haczyka, aby zarzucić wędkę przy pomocy ten, gdy ryba złapie, czyli no to jest taki troszkę... a my nie mamy haczyków. Aha. No to rozwiązało cały problem. Dobra, przyjdziemy sobie, jak będziemy mieli haczyki. No pamiętam, że mogłem robić haczyki, ale ostatecznie ich nie zrobiłem. No ale następnym razem, jak będziemy w okolicy, to zajdziemy, spróbujemy rybek nałowić. Są jeszcze inne punkty z tego, co kojarzę nad jeziorkami, gdzie można łowić ryby, więc nie jest... O, jesteśmy zmęczeni. No dobra, odpocznijmy sobie. No już jesteśmy w środku lasu, więc nie wiem, czy to jest najmądrzejsza rzecz, ale w warsztacie może zrobimy. Czekaj, przenieś, użyj warsztatu. I ty, tak, może ty zrobisz mi te? Haczyk na ryby. Mamy jedną rudę, więc możemy zrobić. W sumie jedną to tylko... Nie wiem, czy będzie się opłacało wrócić. Zdobyto przedmiot niskiej jakości... A nie, zwykłej jakości. O, przynajmniej zwykłej, to nie tak źle. Coś jeszcze mogę zrobić? Hak skalny. To ruda żelaza jest potrzebna do wszystkiego. Nic innego nie dostaliśmy specjalnie, żebyśmy mogli cokolwiek robić. Czyli w warsztacie nie za bardzo. Obozowa skrzynia. Co mamy w obozowej skrzyni? Aha. Czyli mogę wrzucić rzeczy swojego ekwipunku do obozowej skrzyni. Mamy kucyka. No to idźmy spać. Znaczy dajmy najpierw jeść, więc dajmy jabłuszków trochę. Dajmy innego winiaka, żeby się cieszyli. To może winiaka nie będziemy dawać na razie, wyrównamy to, jest 10%, że coś się stanie, bo dlatego, że nasi śpią zbyt długo. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że nikt nas nie zaatakuje. Zapłaciliśmy 55 naszym towarzyszom, potrzebujemy 2 odwagi. Tak, to się odwaga? Tak, odwaga, dobrze pamiętałem. Drużyna jest wypoczęta, zadowolenie twojej drużyny wzrosło 4, wszyscy się cieszą, wspaniale, czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby ludziom dawać spać i jeść. Ja mogę z tym żyć, ja to rozumiem. Ja też lubię, jak jestem wyspany i najedzony, tak naprawdę. O, tutaj coś jest, weźmy to. Mam nadzieję, że nas jakieś dzikie dziki nie zaatakują tutaj. Zabraliśmy grzyby. O, darmowe jedzenie, zawsze coś. No, może nie opłacało się jakoś aż tak bardzo zbaczać po te kilka grzybów, ale muszę przyznać, że nasi chłopacy to wiedzieli naprawdę z daleka, co tam jest, nie? To jest dopiero oko na grzyby. Ja nigdy nie mogę znaleźć żadnych grzybów, jak idę do lasu. A ci to od razu już wiedzieli, co i jak. Po prostu poszli, zboczyli i wszystko było jasne. No dobra, pójdźmy, dostajmy nasze pieniądze. Jak se pieniądz? Czy szukacie pracy? No, odbierzmy nagrodę. Pięknie, jesteśmy bogaci. Super, mamy nadal tą misję ze szczurami. To pójdziemy na to. Mamy niską do zlikwidowania drużynę. Weźmy to, bo jest w naszą stronę też. Blotka głosi, że gdzieś w tym regionie znajduje się niezbadany grobowiec starożytnych. Okej, okay, przyjmijmy. O cholera, kawał drogi. No dobrze, ale i tak nie mamy specjalnie nic lepszego do roboty. My mamy bardzo mało wpływów, nikogo nie będziemy mogli tutaj niestety wynająć. Jedzenia mamy na 2 dni, więc może warto by było jeszcze na targ wskoczyć. Może tym razem jakieś mięsko kupimy. Masz coś taniego, stary? Masz tanią baraninę. Dobra baraninka, ja bym wziął trochę baraninki. Tak, kupmy baraninki, tak żeby nam starczyło.
jest tania, to możemy wziąć wszystko. Czemu nie? Mamy na 4 dni żarcia, a stać nas na opłatę tego, opłatę no, żołdu po prostu naszych ludzi. Może ty też masz jeszcze coś w promocyjnej cenie? Nie, jabłka podrożały. No, no to tak, to wszystko na święta drożeje. Na razie baranina nie za bardzo. Z tymi nie będę gadał, ostatnio jak z nimi gadałem, to mnie okradli, więc nie będę specjalnie się w to zagłębiał. Podejdźcie, podejdźcie, spójrzcie na moje towary. Co ty masz? Skórę masz taniej. Nie wiem, czy mnie stać na takie zabawy. Mamy też tkaniny, one są strasznie drogie, więc ja się w to nie będę bawił na razie. Nie wiem, może kupię trochę skóry. Stanią, więc... Ja wiem, to się zawsze moja żona ze mnie śmieje, że jak pójdę, gdzieś jest promocja, to ja zawsze to kupię, więc... więc w sumie czemu nie? Kupmy! Tak! O, troszkę mamy narzucone już rzeczy u siebie. Nie wiem, nie będziemy mieli specjalnie udźwigu, żeby nosić więcej, bo drewno jest chyba ciężkie, podejrzewam. No ale dobra, jeszcze trochę możemy zabrać, więc nie jest źle. Możemy iść do apteki. Co tutaj w aptece dają? Siema! Czemu oni wszyscy wyglądali, jakby im chomika zabił, nie? Tak strasznie podejrzliwie. Moje mikstury potrafią wyleczyć najpoważniejsze obrażenia. Pamiętajcie, żeby po ich użyciu zachować fiolki. Możemy fiolki, lekarstwo, przepis na oleje siły, oleje polerujące, jakieś trany są. Ja nie widzę, żeby to jakoś specjalnie mi się do czegokolwiek przydało. Możemy... mógłbym sobie zrobić alchemika, ale nie mam kolesia. Teraz już mi brakuje kolesia, bo każdy może mieć tylko jedną profesję. Może by alchemik był bardziej przydatny od złodzieja na razie, tak na przykład. Co w ratuszu się dzieje? Przypomnijmy. Dobra, siema. O, ta też wygląda jakby... Ona jak typowy urzędnik w pracy, nie? Bardzo na znudzonego wygląda, ja się nie dziwię. Jesteście najemnikami, musicie wiedzieć, że w tej okolicy uchodźcy nie są mile widziani. Spytajcie, dlaczego, ponieważ opanowali nasze ulice, a teraz wychodzą na drogi. Edoran wysyła do nas wszystko, co ma nogi i gębę, ale nie potrafi władać mieczem. Macie przed sobą dużo pracy. Nie brakuje uczciwych ludzi, którzy potrzebują pomocy. No dobra. No nie będę tutaj wchodził w jakieś głębsze dywagacje. To mogę coś? Mogę cię okraść? Nie, mogę tylko wyjść. No dobrze, musimy chyba opuścić to miejsce i ruszmy w wyprawę dalszą. Ruszmy zabić jakichś tam bandytów, zabić jakieś szczury, żeby troszkę podreperować nasze... Zaległe płace? Czemu ja mam zaległe płace? Ja mogę jakoś... Ej, jak chcę zapłacić? Mogę go przenieść? Ha! Czemu ja bym miał go przenosić tak naprawdę? Co tu jest? Jakiś kompendium? Dostaliśmy... A, dostaliśmy poziom wiedzy. Naprawa, to wtedy, że łatwiej będzie naprawiać, to jest mądre, dla pieniędzy, aby znaleźć... Suma koron otrzymywanych po walce zwiększa się o 5%, wyczynowcy maksymalna liczba punktów wywiększa ten... Szybkość na machu, na mapie świata, tak. Jak chcesz się szybko przemieszczać po mapie świata? Czy ja tutaj płacę? Tak, zapłaćmy im. Dobra, zapłaćmy, żeby nie byli grumpy. Jeszcze nie jesteście zmęczeni, ja po prostu chciałem wam zapłacić. Nie jesteście grumpy? Nie, na to wychodzi, że nie są grumpy. To dobrze. Nie lubię, jakby ktoś był grumpy. O, kolejny trup. Ja lubię trupy. Jej, lubię trupy na drodze znajdować. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale z reguły trupy z mojego doświadczenia mają pieniądze. Albo inne przydatne rzeczy. No, ten miał pieniądze. Ej, 14 złota to jest czyjaś wypłata, więc ja nie będę narzekał. Kolejne drewno. Weźmy to drewno. Nie wiem, czy dobrze robię, zbaczając tutaj. Czemu tu musi ciągle lać? Co to jest? To jest polska pogoda? Może my jesteśmy gdzieś na Podlasiu albo gdzieś, chociaż jakoś, nie wiem, bardziej pieninami tutaj zalatuje czy czymś. O, jest żelazo. Żelazo jest przydatne. Złowieszcza jaskinia. Trzy żelaza. Trzy żelaza, bardzo dobrze. Będę mógł zrobić dużo haczyków i połowić bardzo dużo ryb, żeby dostać dużo jedzenia, za które nie będę musiał płacić. Tak, to jest coś, co chcę.
Dobra, my jesteśmy. Na razie nie schodźmy do złowieszczej jaskini. Złowieszcza jaskinia brzmi złowieszczo. O matko, weźcie mi. Nie pozwalajcie mi mówić rzeczy. Naprawdę. Nie powinienem. Dobra, weźmy jeszcze to. Mam bardzo dużo tego cuda. Żywo kostum. No, chyba jest do robienia mikstur leczniczych. My już powoli wchodzimy na teren, gdzie mają być jacyś wrogowie, których musimy nauczyć moresu. Kolejne drewno. Okej. Okay. Możemy też beczki zbadać. No, niczyje beczki, to czemu nie? Weźmy te... O, skóra. Okej. Okay. O, tutaj są chyba ci. To są chyba ci, z którymi musimy pogadać. E, wy! Ella Gule kusłowniki ma zakapiora. No dobrze, powalczmy. Nie wiem, czy to jest ta, którą mamy załatwić. Ona się chyba miała inaczej nazywać. No ale dobrze, no, powalczmy z kłusownikiem. To są zdesperowani uchodźcy. Ha, to może nie tak fajnie. Oni przyszli tutaj, może byśmy pogadali, ja bym wam trochę baraninki odstąpił. A nie od razu, że wy chcecie mi ten oczy wydrapać. Jest was tylko dwóch, wy musicie być naprawdę zdesperowani. Trochę mi żal. Ale darmowe doświadczenie to darmowe doświadczenie, nie? A, tu jest jakaś... A, rzut włócznią, czyli możemy podejść i rzucić włócznią. To są te rzeczy, o których mówiłem. Że czasami na polach bitwy znajdują się różne ciekawe rzeczy, właśnie te pułapki i tego typu sprawy, które no, mogą zrobić nam krzywdę, ale też mogą nam wyjść na dobre, jeżeli z nich skorzystamy, więc... Więc tak, takie rzeczy tu są. Dobra, ja ciebie nazywałem Fafik, no tak, zapomniałem już trochę. Trochę mi głupio teraz. Dobra, rzućmy się na ciebie. Cyk, cyryk, cyk. Walnijmy cię mieczem. Ja chciałem cię po prostu związać walką. No to w sumie mogłem związać walką kogoś innego, tym, żebyś walczył nie z kolesiem, który nie ma tarczy. No ale dobra, teraz zwiążemy walką... ty masz 20 życia, ty nie jesteś taki ten. Ty nie jesteś taki słaby. Dźgnijmy cię. Dźgnęliśmy go całkiem skutecznie. On nam będzie dawał punkty do odwagi w momencie, w którym zada... Znaczy zabije kogoś. O, trucizna. To wspaniale po prostu. Ty się będziesz teraz ruszać. Ale ja pójdę tak, pyk, 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 rzućmy się tu i strzelmy w ciebie, no co ja mogę innego uczynić? No zadaliśmy mu takie, trochę takie, no, mini obrażenia. Dobrze, rzućmy się tobie, mogę cię w plecy dziabnąć? No, chcecie cię w plecy dziabnąć. Chyba walnęliśmy kryta. I może dajmy ci osłabienie? Mam odwagę, w sumie to nie będę ten, nie będę żałował sobie. Ty walniesz pięścią, niewiele nam zrobisz. To o to mi chodziło poniekąd. I teraz tak. Weź go dziabnij. Mogę go rozdarciem zrobić, ale ja nie chcę tego robić. A, straciliśmy jeden życia, niestety. Ale my ciebie dobijemy teraz. Pyk. I tak naprawdę tamta laska niespecjalnie nam... Znaczy to jest laska? Tak, to jest laska. Nam niespecjalnie wiele zrobi, bo... No bo jest ten... Jest związana walką. Możemy ją nawet osłabić. Ale ja nie wiem, czy ja chcę. To niewiele zmieni. Tym bardziej, że mogę ją dźgnąć. Jeszcze. Szkoda, że my nie zadajemy obrażeń tych takich truciznowych. Kurczę. O, mogę mu zadać 11 obrażeń i wtedy dostaniemy jeden punkt z powrotem. Ja to uczynię. A, czyli za darmo tak naprawdę to było. I wpadliśmy w furię. Nie wiem, czemu wpadliśmy w furię w momencie, w którym już wygrywaliśmy, ale no... Tak czasami już bywa w życiu. Czyli dostaliśmy lepszy nóż. Fajnie. No trupów nie będziemy zbierać. Naprawmy wszystko, tak, jest ok. Witwin dostała doświadczenie.
Proszę, zlitujcie się, dobrzy ludzie, miejcie nad nami miłosierdzie. Wierzcie mi, nie zaatakowaliśmy was, chcąc waszej krzywdy. Nie, nie zaatakowaliśmy was, chcąc waszej krzywdy. Naprawdę, to się wyklucza trochę, mam wrażenie. Chcieliśmy tylko przestraszyć was, abyście oddali wasze korony. Aha. Czyli no to też krzywda, tylko ekonomiczna. To czasami jest gorsze od normalnej krzywdy. Proszę, nie krzywdźcie nas, to było złe i widzieliśmy, że tak jest, ale Gosenberg żąda tak wiele złota za przekroczenie granicy, że nie mieliśmy wyboru. Nie pozostało nam nic innego, jak rabować podróżnych. I okej, okay, możemy jej dać bardzo dużo pieniędzy i dostać łuk myśliwski. No, nas nie... O jeden nas nie stać. Ale i tak bym jej tego nie dał, jakbyśmy nawet mieli. Możemy dać jej przepustkę graniczną, możemy ją zabić. Nie ma opcji jej wypuścić po prostu i powiedzieć no, nie rób tak więcej, czy coś takiego. Dobra, no to zabijamy, to zabijamy. No. Tak trochę powiało grozą. No dobrze, Witwin, dostajesz poziom, bardzo fajnie. Ciebie weźmiemy, jeżeli na koniec swojej tury jednostka znajduje się obok sojusznika i nie jest związana walką, otrzymuje... To jest całkiem spoczy, żeby dostać darmową odwagę, jeżeli ktoś jest obok. Czyli na koniec twojej tury jednostka nie ma obok ciebie wroga i nie jest związana... O, to będzie lepiej. Rzadko kiedy ona jest związana walką. Więc może to się jej opylać. Strzał zwiększy obrażenia. Tak, zdecydowanie to jest coś, co chcemy ci dać. Bardzo fajnie. I teraz tak, ty jesteś zwiadowcą i ty masz nóż. I masz umiejętność dźgnięcie. Ale ja chyba chcę zatrucie. Bo dźgnięcie zadaje niewiele obrażeń. O, ale zasadzka. Zwiększa szansę na zadanie obrażeń krytycznych o 30%, ale to daje truciznę. No, powiem, no ale daje też więcej zręczności, tak? Bo to daje 4 zręczności, ja dodaję tylko 2 zręczności. Nie, będzie upgrade, będziemy zatruwać. Zresztą narzekałem na to, że nie mogę zatruwać. No to teraz nie będę już mógł na to narzekać, nie? Bo teraz będę zatruwał. No dobrze. Czy to byłaś ty? To nie była ta laska, którą mieliśmy zabić. Czyli to była przypadkowa laska, którą po prostu zabiliśmy sobie po drodze. Okej, okay, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że nie za często. Dobra, zebraliśmy. My już niedługo będziemy obciążeni tak, że będziemy musieli zacząć coś sprzedawać. I chyba... Dobra. Jakieś szczury tu były. Nie, co ja mówię, szczury. Tu wrony jakieś były. Musimy odpocząć sobie. Dobra, odpocznijmy. Skoro musimy, to musimy. Dobrze, poróbmy rzeczy. Możemy użyć. Jesteś majsterkowiczem. Pomajsterkuj. Możemy zrobić... Może ja bym zrobił tak z jeden hak skalny. Nie wiem, czy to będzie do czegoś przydatne. Podejrzewam, że może być. Zróbmy tak... Z dwa haczyki. Zrobiliśmy dwa haczyki. Czyli mamy 3 haczyki, hak skalny. Mamy 2 wytrychy. To może tak, żeby na wszelki wypadek mieć jeszcze jeden wytrych. A mogę namiot zrobić, patrzcie, o ty, zaczyna się robić ciekawie, mogę zacząć robić rzeczy. Mogę zrobić namiot. Namiot co daje? Przydzielony to na wyższe generuje dodatkowy jeden podczas każdego odpoczynku. Maksymalna liczba punktów odwagi zwiększa się. To by nie było złe. Byśmy generowali odpoczywając więcej tych rzeczy. Tak, jak sobie stworzyć namiot? Stworzyliśmy namiot. I ja go mam teraz? Mogę go tutaj... postawić? Ty, jazda! Mogę tutaj naprawdę poustawiać swoje rzeczy w tym obozie. I może... O! Czyli będziecie mogli... 4 osoby tu mogą spać. Fajnie. Wszyscy niech śpią przy namiocie. Okej, okay. Może nie przy ognisku, bo się zapalimy pomimo tego, że leje cały czas. To jest troszkę niepokojące. Ale okej. Okay. Okej, okay, będziemy generować więcej szczęścia. Weźmy może te grzyby. Czekaj, co jest ciężkie? Baranina jest ciężka, więc weźmy raz, dwa, trzy, cztery i dwa grzybki. I tu jest średni czas, że... O, średnia szansa, że coś złego się stanie. No dobra. Zaryzykuję. Zaatakował nas kapral. Ali z oddziału. A, to jest ta, którą mieliśmy zabić. Tak. Ej, przyszła sama do nas.
Ja nie będę na to narzekał, chociaż obawiam się, że nasi będą zmęczeni. Tak, otrzymuje obrażenia większe o 10% i wymaga... A, jest w błocie, to dlatego, okej. Okay. Myślałem, że po prostu wymaga podwójnego ruchu. No dobra, to nie było idealne. Ty może idź tu. Ty idź tu. A ty idź tu. I spróbujemy ich tutaj... Spróbujemy ich tutaj... Okej, okay, ta jest słaba, ta jest słaba. Może ty idź tu. A ty idź tu. Co oni mają? Oni mają jakiś buffa. Oni mają buffa. Ochrona przywódcy. Trzymają obrażenia mniejsze. Uuu, ty. Czyli to Ali ma... Ona daje tę obronę? Aha. Może byśmy poszli ją po prostu zaciukać wszyscy, co? Ja sądzę, że to jest misja. Okej, okay, ty pójdź tu i ty zajmij się tymi, a wy zajmijcie się tą... O, dobra. Ty przyjmij na siebie to, a wy idźcie zabić Ali, tępicielkę. Może się to udać. Nie powiem, że nie. Może ją zatrujmy od razu. Pierwszy się będzie ten ruszał. Czyli... Nie, czekajcie, zrobię inaczej. Ja wiem, że kombinuję trochę, wytrzymajcie ze mną. Ale tak, muszę trochę pokombinować, żeby najpierw związać walką ciebie. Ale minimy cię pałką i osłabiający cios na ciebie wchodzi. Ty, o, ma pancerza. No dobra, jest jak jest. O, ten się rzucił tutaj. On rzuca toporami! Ty, nie wiedziałem, że będzie rzucał toporami. Ej, to nie było fajne. To nie było fair. Ja nie jestem pod wrażeniem. Dobra, zabijmy ciebie. Znaczy, nie zabijmy, ale zróbmy tobie coś. I teraz tak, czy ty dobiegniesz tu? A, no dobiegniesz. Ale może byśmy ciebie, bo ty podbiegniesz do mojego łucznika. I nie będzie to fajne. A, ogólnie sytuacja wygląda troszkę niepokojąco. No, musimy walczyć jeden na jeden, mano a mano. Mam nadzieję, że to nie skończy się dramatycznie, jak wszystkie takie sytuacje w moim życiu, więc... dobra, ty walniesz, celuję i walnie, dostanie życie. Okej, okay. Powiedzmy, że to na razie się nie skończyło źle. Mogę ciebie zabić. Mogę ciebie zabić? Nie, mogę ciebie trafić niestety. Ale... Nie, najpierw sobie wezmę ruch. Ja pomogę temu typowi. Może wybiję ciebie to i przestaniesz celować wtedy. Najwyraźniej nie. Ale można było spróbować jeszcze. Okej. Ona nie bije przynajmniej zbyt mocno. To nie jest tak źle. Ona nie bije zbyt mocno. Jest szansa. No okej, może tobie uda się ciebie zabić. Tak, idealnie. Nio! Nio! I dostaniemy jeden punkt. I dostaniemy mobilizację. Perfekt. Okej. Podbiegnijmy. On nie ma tyle tam życia. Czekaj, może zmieńmy osoby. Czemu ja nie mogę ci uderzyć? A, bo ten jest w akcji, no bo tak, bo ja się nim ruszyłem. Ech, ja i moje umiejętności w gry, no. No dobra, weźmy... No dobra, pobiegnijmy tutaj. Nie spojrzałem, jak to powinno wyglądać. I koniec tury. I teraz tak. Czy my możemy ciebie zabić, nie zabijając siebie przy okazji? No, chyba tak. To nie jest źle. Widziałem gorsze ataki. O, możemy zrobić rozdarcie. Zadaje dodatkowe 11 obrażeń. Tak!
O kurde, o, ale mu nogę odciął. Oj, prosto w kark. O Jan, weź, już się nie znęcaj nad nim aż tak. Dobra, wykonaliśmy wszystkie nasze ruchy, ale sądzę, że było warto. Na razie ty podbiegnij tylko tu. Przez co ty możesz podbiec tu. I mam nadzieję, że to nie jest tak, że będę mógł trafić swojego. Nie, faktycznie nie jest tak, że będę trafił swojego, tylko mogę ciebie bić w plecy. Bardzo ładnie. O, jeszcze ty będziesz mógł bić. Okej, okay. No to tak zawsze można pąknąć kogoś za 7. To nie jest źle. Nawet nie rozwali mu zbroi specjalnie. No, okej, okay. Okej, okay. Nie mogę narzekać. Czyli tak. Czyli teraz by się przydało ciebie dźgnąć w plecy. Jakoś cię... Ten to w ogóle obiega od tyłu. Nikt by się nie skapnął oczywiście, jakby ja cię tak obiegał. Okej. Okay. Zatruliśmy ją. Ty ją dobijesz? No, dobiję ją. Dajmy tobie zwycięstwo. Walną ją pałką przez twarz w ogóle bez żadnego poczucia muresu. Nie? No, ale wygraliśmy. W sumie nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak dobrze. Czemu oni nosili ze sobą piaskowiec? Tego nie dowiemy się nigdy. Tak, naprawmy zbroję. Weźmy sobie tarczę. Może będzie lepsza niż moja tarcza. Okej, okay, kontynuuj. Właśnie udało się zakończyć misję. I co, możemy iść spać dalej? Ja bym chciał iść spać dalej. Czy oni są już wyspani? Czy jesteśmy zmęczeni? Nie, nie jesteśmy zmęczeni. Okej. Okay. Kogo ja chciałem tu sprawdzić? Chciałem sprawdzić, czy twoja tarcza będzie lepsza. Co to daje? To daje gardę plus 10, pancerz plus 2. O, lepszy, zdecydowanie. To jest pokrywa beczki. No nic dziwnego, że ta tarcza znaleziona na pierwszej randomowej osobie po drodze jest lepsza. No okej, okej, okej. Nie nabijajmy się za bardzo. To jest kolejne przejście graniczne, którego pewnie nie możemy przejść. Gdzie są te szczury? Te szczury miały być gdzieś tu. O, tu jest plaga szczurów. Dobra, skończmy plagę szczurów. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś super mega trudne do pokonania. O matko, to są naprawdę brzydkie szczury. Twoje stopy toną w odrażającej bremi, ziemia drży. Nie mamy żadnych mocy. To mnie trochę niepokoi. Dobra, zobaczymy jak to nam pójdzie. Mam nadzieję, że to nie skończy naszej przygody. Zabij Matronę, aby zakończyć walkę. Pod koniec każdej rundy Matrona wzywa na pomoc masę szczurów. Zanim zabijesz Matronę, postaraj się zniszczyć jak najwięcej narośli dotkniętych zarazem, aby zdobyć więcej nagród. To jest kawał szczura, ty. To jest naprawdę wielki kawał szczura. To są te narośli, tak? O kurde. One są... One mają 42 życia. Ona ma 52 życia. Ja nie wiem, czy ja jestem gotowy. Czy ja jestem gotowy na to, ażeby poświęcić szansę na wygranie, zabijając te narośle, bo to będzie trwało milion lat, zanim ja to zniszczę. Pirofobia, otrzymuję ognia większe. Ja nie mam obrażeń od ognia. Więc... Dobra, rzućmy się tak. Zróbmy to. I dźgnijmy właśnie dwa szczury. Miałem szczerze nadzieję, że je zabiję. Ale nadzieja matką głupich, jak to gadają. Dostałem gorączkę. Wspaniale. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak to poszło. Zaatakujmy Matronę może? Tak, ja sądzę, że będzie chyba to konieczne. Ażeby ją zabić. Pyk! I zatruć trochę. O, przewróciła się. Tak to masz! Kolejny szczur, kolejna gorączka. Co to jest gorączka? Co robi gorączka? Ja muszę zobaczyć, co robi gorączka. Większe obrażenia o 10%. Teraz będę dostawał o 20% większe obrażenia. Wspaniale. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, jak to się
potoczyło. Rzućmy się do przodu. Ja będę chyba bił tą Matronę po prostu. Bo jeszcze mam nadzieję, że ilość tych szczurów, które... Jesteśmy okrążeni. Jestem zarażeni. O kurde. Jesteśmy okrążeni, zarażeni. To się nie może skończyć dobrze. Dobra, strzel do niego. To... Skupmy się na wygrywaniu. To jest... No, połowę życia straciła. Okej. Okay. Ten... Jak on dostał gorączkę? Przecież on na tarczę to przyjął. Matrona przyjmie pewnie... O cholera, to wcale nie jest straszne i złowieszcze. O Jezu! I ona się leczy. Nie. Chyba mam wrażenie, że Fafik może tego nie przeżyć. Dostajemy po dwa życia, to nie jest jeszcze aż taki dramat. Miejmy... O, no tak, z wszystkich stron go zaatakowali, ty. Jeżeli my go nie... Okej, okay, przynajmniej ten nie dobiega do nas. Dobra, jest marna szansa, że uda nam się ją zabić. Jest taka naprawdę minimalna szansa, że to tak się stanie. Zanim Fafika zagryzą szczury. Dobra, przynajmniej nie biją Fafika. Fafik! Wytrzymaj! Okej, już dostaję po 3 obrażenia. Jakże uroczo. Czemu? A, bo jestem związany walką. Mogę zabić... No dobra, jest... Mała szansa, że uda nam się ją dobić w kolejnej turze. Dobra, ty bij go. Ty nie jest, z tobą nie jest aż tak źle. Fafik. Wytrzymaj to, stary. Naprawdę. Daj radę. Daj radę. O wiele cię nie proszę. Masz tylko wytrzymać. Myślałem, że te szczury będą słabsze. Ona się jeszcze leczy, zapomniałem, ty. O w cholera. Czemu to nie spadło na te szczury? Czemu? Czemu się tak dzieje? Zabij ją! Bring it down! Bring it down! No nie, Fafika zagryzą. Fafik! Byłeś moim ulubieńcem! Okej, ci są przynajmniej zblokowani i nie za bardzo mogą coś zrobić. Nie! Jedyny koleś, który zadaje obrażenia! Okej, nie. Mogę to, wycofaj się. Przeciwnik może wtedy wykonać atak okazyjny. No dobra, dokonał atak okazyjny. Ale my teraz możemy ją dźgnąć i skończyć tą! Zabawę! Uff! O kurde. Tego się nie spodziewałem, że to będzie aż tak trudne. Dobra, przeżyłem. Truchło, szczątki zwierzęcia. Nie, ja nie chcę mieć nic do czynienia. Zarażona skóra. Może ktoś będzie umiał go wyprawić. Weźmy to może? Nie wiem. Zarażony mózg. Okej. Okay. Czemu nie? Nieskazitelny kieł. Naprawmy wszystkich i uleczmy się. Tak, ja sądzę, że to jest ważne. I on ma kontuzję. No dobra. No jak se truchła. Dobra, pokonaliśmy szczura. Było to o wiele trudniejsze niż się spodziewałem. Ale daliśmy radę. Zbierzmy jeszcze to i wracajmy do chałupy. Naprawdę
Naprawdę zasłużyliście sobie na trochę odpoczynku po tej walce. Dostaliśmy też trochę hajsu, ale całkiem sporo hajsu będziemy mieli. To może przy okazji kupimy sobie jakieś fajne ciuszki. Pójdziemy do CCC, kupimy buciszki, może do jakiegoś H&M-a jeszcze, przecenione majtki będą, takie rzeczy. To jest chyba jedyna rzecz, którą w H&M-ie ostatnio kupuję. Przecenione majtki. Nie, żeby tam były jakieś straszne rzeczy i żebym hajtował nie, ja nie chcę walczyć teraz z centralną sforą dzikich świń. Naprawdę nie chcę, nie mam, nie czuję się na siłach walczyć z tymi świniami. To sobie odpuśćmy też, chodźmy do tego. Pewnie po drodze będziemy musieli jeszcze troszkę odpocząć. Ale tak, przyznam, że w H&M-ie tylko ostatnio mi się zdarzyło kupować gacie. No, ja nie wiem czemu, ale tak wchodziłem i tak sobie myślałem, a może sobie coś kupię i ostatecznie kupowałem gacie. No dobrze, idziemy dalej. Drogą się chyba troszkę szybciej idzie, więc czemu to ciągle leje? To jest już chyba czwarty dzień, kiedy pada, nie? W ogóle masakra, co to jest? To jest wiosna jakaś? Czy co? Jakieś odwilże są? Może listopad? Na szczęście w listopadzie nie byłem w Polsce za bardzo, więc umknęły mi pewne rzeczy. Dobra, pójdźmy do Biesiady Wędrowcy. Zbierzmy hajs. Odbierzmy nagrodę, naprawdę. 530. Tak, mamuś, nieźle. Możemy pokonać plotkę, a to musimy ten starożytny grobowiec pokonać. No, czyli jest tutaj w tej grze, kolejne za 212 godzin będą rzeczy, ale to są poziomy trudności wysoki, czyli to raczej nie jest dla mnie. Możemy za to sobie zobaczyć, czy jest ktoś, kogo byśmy chcieli sobie dodać do naszej ekipy. Weźmy, zbadajmy ciebie, kim ty jesteś? Ty jesteś dźgniejącą Matilan. Dźgający są tutaj całkiem mocni. Więc okej, ale ma 4, 7, 8, 5, to nie jest jakoś specjalnie dobrze. Ty, jak wyglądasz? Jainika, ty jesteś łuczniką. 4, 7, 8, 10, o! No ta to już wygląda troszkę lepiej i ona może celować. Byś była moim kolejnym łucznikiem. To nie jest głupi pomysł. Jeszcze, a ciebie możemy zbadać tak? Ty masz siekierę wielką. 6, 4, 9, 11. I on ma okaleczenie. No nie wiem, może ja mu wojownika jednak potrzebował jakiegoś takiego w moim życiu niż łucznika. Chociaż ten łucznik się przydał ostatnio całkiem nieźle. Ale może tylko może by się przydał jeszcze ktoś, kto zadaje obrażenie i powstrzymuje wroga. No nie wiem, bo ta... No czekaj, bo ty masz to bo to daje plus 2, czy to to daje pancerz, to daje siły plus 2, okej. Okay. Ty masz zręczność 7, bo masz 5 podstawowo, a jakbyśmy wzięli ciebie... 4, 7, 8, 10... 4, 7, 8, 5. No to ty jesteś słaba, nie? Tak naprawdę. Więc może... I nie ma żadnych cech. Ta jest żonna krwi, więc ma większe obrażenia. Tak, my weźmiemy ciebie i ewentualnie damy tobie nóż. No siema, Jainika. Jesteś całkiem spoko laska. Zwerbujemy ciebie. Jainika dołącza do naszej drużyny. Odblokowaliśmy jakieś rzeczy steamowe. Wspaniale. Możemy teraz... O, kucyk dostał poziom, ty. Jak... Zobaczymy, jak można ulepszyć kucyka. Możemy dać mu ruchu więcej zawsze. Trafienia krytyczne, siły woli. Może ruch? Jak jesteś kucem, to chyba ruch się tobie przydaje. Ale nie mamy jeszcze ulepszeń. Bo kuce można naprawdę zrobić, żeby miały udźwigi większe, żeby był kucykiem bojowym, tak? Teraz może walczyć, nosić pancerze i on jest normalnie na polu bitwy wystawiony. Zawsze dodatkowy wojownik. Kucyk bije zaskakująco mocno w tej grze, więc nie uważajcie, że kucyki to słaba rzecz. Znaczy rzecz. Osoby nieludzkie. To się chyba tak ładnie nazywa. Ja bym chyba też musiał pójść i może ty byś mnie wyleczyła, co? Siema, aptekarz Leidian. Możesz nas uleczyć? Wszystkich swoich towarzyszy. Co się dzieje z kontuzją? Gdy masz kontuzję,
Dotknięcie zarazu rana. Ta jednostka musi zostać wyleczona przez kolejnym odpoczynkiem, inaczej dopadnie ją infekcja. To niedobrze. Czy ja muszę kupić to na zarazę? To jest strasznie drogie. No dobra, kupmy to na zarazę. Ale możemy z jajnika. No, to ja wiem, że to było niechcące, to było zupełnie niechcące. Nie chciałem jej nazwać jajnikiem. Zróbmy z ciebie alchemika. I zobaczmy, czy ja mogę coś stworzyć. Mogę zrobić. Ale nie mamy akazeskiego proszku, nie mamy tyle winiaka i tyle fiolek, żeby zrobić. O, no koktajle mołotowe można robić. Mamy jedną fiolkę i można zrobić te leczenie. Tak, ja sobie wezmę jedno lekarstwo. Wspaniale. Teraz tak. Jak ja mam użyć na tobie wylecz kontuzję? Tak, użyć lekarstwo, aby wyleczyć, tak. Szansa powodzenia, szansa powodzenia 25% lekarstwem. Ale mogę lekarstwo na zarazę zużyć. Użyć, aby dotknięciem, tak. I to ma 100% skuteczności. Czaje. No dobrze, to był kolejny odcinek. Kolejny odcinek War Tales. Pokonaliśmy wielką szczurzycę, która no, była taka dość konkretna. To był kawał szczura, nie powiem wam. No i teraz udało nam się uzbierać całkiem niezłą ilość pieniążka. Odpoczniemy sobie tutaj też w karczmie. Może w następnym odcineczku sobie też spróbujemy coś pokuć albo kupić lepsze bronie i takie rzeczy. No i zobaczymy, jak się będzie dalej nam układała tutaj rozgrywka. Na pewno zagram kolejny odcineczek, no bo jeszcze udało mi się przeżyć. Ha, więc to zawsze jest coś na plus. Mamy kolejnego towarzysza, mamy haczyki, może pójdziemy połowić ryby w następnym odcinku. No ale dobra, mam nadzieję, że będziecie przy nim, znaczy no także dołączycie do odcinka numer 3, jak go nagram. Do zobaczenia, pa!